Marek zaczął od pewnej pieśni, zeszliśmy się znów, by Pana czcić. Wiecie, jakie tam są dalsze słowa? Zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć. Prawda? Więc wierzę, że to przesłanie będzie do tego, aby uczyć się żyć. I to nie traktujcie, kochani, że ja was uczę żyć. Ja się wspólnie z wami uczę. To, co mówię, mówię tak samo do siebie. Nie traktujcie tego jako nauczyciel, uczniowie. Wspólnie się uczymy. Bóg powołał mnie do tego, abym głosił słowo, abym nauczał, ale ja sam się uczę. I naprawdę nie traktujcie tego, że stawiam się choćby centymetr wyżej. Różnica polega, że ja mówię, ale tak samo się uczę jak i wy. Kochani, więc rozpoczynamy kolejną godzinę biblijną. No właśnie, co znaczy godzina biblijna? Wiecie, co to znaczy? Że usługujący ma godzinę. No tak, więc jeżeli przekroczę godzinę mojego usługiwania, to znaczy, że przeszedłużyłem. Jeżeli nie, to nie. Więc to tak pół żartem mówię. Kochani, wracamy do kazania na górze. Nareszcie? Długa była przerwa, ale ta przerwa też była wykorzystana na wiele ważnych spraw. Wykorzystaliśmy ją na tą akcję otwartych domów. Wcześniej jeszcze było kilka, był cały ciąg wykładów takiego chronologicznego rysu narodzin Pana Jezusa. To było chyba 4 czy 5 wykładów, mnóstwo gości i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ale chciałbym, zanim przejdziemy do dzisiejszego konkretnego już słowa, na moment jednak zrobić króciutką powtórkę. Nie chciałbym długo ze względu na czas, ale no, była długa przerwa, więc nie sposób chociaż przez chwileczkę na moment zrobić taki ogólne spojrzenie. I chciałbym, żebyśmy przez chwilkę popatrzyli na kazanie na górze tak ogólnie. Wiecie, to jest tak, jak człowiek gdzieś tam jest w labiryncie, to nawet nie wie, po której stronie jest, gdzie on w ogóle jest, bo widzi tylko kawałek ścieżki przed sobą. Trzeba by było, nie wiem, z helikoptera popatrzeć albo z lotu ptaka, ogarnąć całość, gdzie on tak naprawdę jest. I tak samo chciałbym, żebyśmy w tym kazaniu na górze też mieli tą perspektywę, gdzie tak jesteśmy, o czym mówimy, w jakim kontekście się mieścimy i potem będziemy już mówić o szczegółach słowa, które jest na dzisiaj. Moi drodzy, mnóstwo treści, mnóstwo szczegółów zawiera kazanie na górze. Nie wiem, czy macie świadomość, ale jest za nami już 23 wykłady wtorkowe. Również kazanie na górze było poruszane przeze mnie na kilku niedzielnych nabożeństwach, myślę, że około 5, więc tworzy nam to już sporo usług, a tak naprawdę omówiliśmy, wiecie ile? 37 wersetów rozdziału 5, a jest jeszcze 6 i 7, więc jeszcze trochę jest przed nami. Powiem tak, to od czego też kiedyś rozpoczynałem, że kazanie na górze to niesamowite przesłanie Pana Jezusa, tak naprawdę jest streszczeniem całej Ewangelii, tego wszystkiego, co Jezus nauczał. Wydaje mi się, że patrząc na nauczanie Jezusa, chyba nie znajdziemy nic później, czego On nie zawarłby już w kazaniu, choćby nawet tak bardzo sygnalnie. A błogosławieństwa, które to otwierają, są jeszcze streszczeniem kazania na górze. Więc zobaczcie, mamy całe nauczanie, jego streszczeniem jest kazanie na górze i jeszcze mamy pigułkę, którą są błogosławieństwa. Na błogosławieństwa poświęciliśmy 11 spotkań. Też zostały te nasze, moje wykłady spisane, są w formie książki Perspektywa Błogosławieństw. Jeżeli ktoś chciałby, można do niej oczywiście wrócić. Na dole można zakupić. Dlatego, moi drodzy, nie będę wchodził w treść, bo nie ma szans tyle rzeczy przypomnieć w sensie treści. Natomiast chciałbym tylko tak sygnalnie powiedzieć o ich strukturze i co jest za tym. Otwórzmy księgę, znaczy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Miejmy to przed sobą, patrzmy na to. Ten akapit od 1 do 12 wersetu. On obejmuje błogosławieństwa. Moi drodzy, błogosławieństwa zawarte są stricte między 10 wersetem. Słowo 8 wzięło się to stąd, że jest ich 8. I zobaczcie, jaką klamrą Jezus ich spina. Jezus spina tą klamrą, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
to nie jest bez znaczenia. To jest niesamowicie ważny szczegół. Dlatego, bo Jezus chce powiedzieć, obywatelem Królestwa Niebios będzie ten, kto zna i kto żyje treścią błogosławieństw. A skoro one są streszczeniem kazania na górze, to kto żyje treścią kazania na górze. Między innymi dzisiejszego przesłania i każdego innego. Więc to musimy bardzo mocno uchwycić, że Jezus mówi to z wielkim naciskiem, że aby być godnym Jego Królestwa, aby być w Jego Królestwie, trzeba być wykonawcą Jego słowa. Pierwsze trzy błogosławieństwa, czyli ubodzy w duchu, smutni i cisi, opisują drogę za Bogiem. Jak pamiętacie, mówiłem o tym, że pierwsze mówi o kimś, kto rozumie, że jest w beznadziejnej sytuacji. Smutny to ten, który z tego powodu, nie z innego, przeżywa smutek. Cisi, czyli pokorni, to ci, którzy mają na tyle pokory, żeby skorzystać z pomocy od kogoś innego. I dochodzimy do czwartego. Czwartego o tych, którzy są spragnieni sprawiedliwości. To jest ten moment kulminacyjny, moment nawrócenia, moment, kiedy to, do czego dążyli, szukali, mają, posiądą. A potem mamy kolejne trzy. Kolejne trzy mówiące o miłosiernym, o czystym sercu i pokój czyniących. To są niesamowite błogosławieństwa, dlatego że one mówią o charakterze człowieka. One weryfikują prawdziwość i szczerość nawrócenia. Jest opisem charakteru człowieka. Moi drodzy, one są niezwykle głębokie, jeśli dobrze pamiętacie. Pamiętacie jeszcze obraz śmietany? Kto pamięta jeszcze, o co tu chodziło w tym? Uśmiechacie się, ktoś tam dźwiga rękę. Moi drodzy, one się rozprawiają z powierzchownością chrześcijaństwa. Mówiłem kiedyś o garnku, załóżmy 5-litrowy garnek śmietany. Popatrzysz na niego i wydaje ci się, o, 5 litrów śmietany. Porusz nim. Porusz nim. Zamąć tym. A się okaże, co tam jest pod spodem. Tak jest z chrześcijaństwem. Niejednokrotnie. Taki piękny chrześcijanin. Dopóki go nie poruszysz. Dopóki nie wyzwolisz jakiejś okoliczności, która sprawi, że pokaże, co jest pod warstwą chrześcijaństwa. I z tym właśnie rozprawiają się te kolejne błogosławieństwa. I ostatnie, ósme, o błogosławieni, którzy cierpią prześladowania. Jednym słowem, ci, którzy naprawdę doświadczyli tych pierwszych czterech, droga za Bogiem, zbawienie, kolejnymi trzema żyją, odzwierciedlają naprawdę charakter Chrystusa, będą prześladowani. W naszym przypadku, kraju, jest to zupełnie inne niż gdzieś indziej, ale w jaki sposób będą. Idziemy dalej. Kolejny akapit. Od 13 do 16. Ten akapit, te wersety mówią o celu. Po co Bóg powołuje takich swoich naśladowców? Po co Bóg ma takich obywateli Królestwa Niebios, którzy odzwierciedlają Jego charakter? Wiecie, oni nie są po to tacy piękni, by ich wstawić do muzeum za gablotkę i podziwiać. Oni są po to, bo mają misję do wykonania. Idą w świat, idą świecić, idą, by być solą, by zmieniać ten świat. I to jest fakt. Jezus mówi to w sposób bezapelacyjny. Jesteście solą i światłem. Problem w tym, że sol może się zmieszać z piaskiem tego świata. A światło może pozwolić się czymś przykryć. Naszą odpowiedzialnością jest tego unikać. Kolejny akapit od 17 do 20. Wiecie, mówi o tym, że Jezus, widząc chyba reakcję ludzi, być może ludzie byli zszokowani tym wszystkim, co Jezus mówi. Dla nich to było tak nowatorskie. Wydawało się ludziom, że Jezus wszystko poprzewracał do góry nogami. A Jezus mówi, nie. Nic nie przyszedłem tutaj przewrócić do góry nogami. Zakon przyszedłem wypełnić, nie unicestwić. Jezus mówi, że przyszedł, jakby przywrócić właściwy sens, oryginalne znaczenie prawa, które było powykrzywiane poprzez naukę faryzeuszy i uczonych w piśmie. I dochodzimy do kluczowego wersetu, który przeczytamy. To jest kluczowy werset, werset 20, więc posłuchajcie, wczytajcie się w niego. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Powiem więcej, jeśli w swej sprawiedliwości nie posuniecie się dalej niż znawcy prawa i faryzeusze, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. To już było coś chyba ponad ich siły. Oni wiedzieli, że faryzeusze przecież elita duchowieństwa. Kto jak kto, ale oni. I nagle słysząc z ust Jezusa, że oni nie wejdą. I słyszą, że nikt nie wejdzie, jeśli nie będzie daleko, daleko, daleko lepszy niż właśnie oni. Dlaczego powiedziałem, że ten werset jest tak szczególny, tak przełomowy? Bo tak naprawdę kolejne wersety, tak naprawdę aż do końca kazania na górze, one nawiązują do tego, do tej myśli. Wszystkie kolejne wersety, wszystkie kolejne myśli są jakby ilustracją, uzupełnieniem, rozwinięciem tego jednego zdania. I moi drodzy, upraszczając, powiem tak, że ten rozdział do końca, czyli piąty rozdział do końca, jest jakby wyjaśnieniem sensu czy intencji Bożego prawa w kontraście do nauczania faryzeuszy. Rozdział szósty pokazuje prawdziwą naturę relacji z Bogiem. Tą głęboką, tą, która sięga naszych motywacji, serca. I znowu w przeciwieństwie do nauczania faryzeuszy. A rozdział siódmy, w tym rozdziale jakby Jezus pragnie pokazać prawdziwą sprawiedliwość. Jeszcze raz kontrastując ją z faryzejską nauką i praktyką. Okej, tyle wystarczy z lotu ptaka. Taki ogólny zarys, jak to wygląda. A teraz lądujemy do naszego miejsca, gdzie będziemy rozpoczynać. Omówiliśmy ostatnio akapit od 33 do 37. Nagłówek, krzywoprzysięstwo, przysięgi, inaczej. Jest to czwarty obraz z sześciu, które tu Jezus podaje. I znowu na sekundkę wróćmy do tych obrazów. Jeśli ktoś chce śledzić, to śledźcie. Patrzcie na tych sześć obrazów. Pierwszy, zapisany w 21 rozdziale, brzmi: słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będzie zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam. Drugi obraz, 27. Słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam. Trzeci, 31. Powiedział też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy, a ja wam powiadam. Czwarty obraz, wzmiankowany przed momentem. Słyszeliście także, iż powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich, a ja wam powiadam. Obraz piąty, do którego będziemy dziś nawiązywać. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam. I ostatni, szósty obraz. Słyszeliście, iż powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, a ja wam powiadam. Moi drodzy, jak sobie może przypominacie, chciałem udowodnić, chciałem mocno to podkreślić, że tych sześć obrazów to nie jest sześć zasad, które należy przestrzegać. To jest sześć obrazów, które interpretują główną prawdę. To jest sześć różnych przykładów mających wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest ten rozdźwięk między tym, co Jezus mówi o sercu, o motywacjach, o intencjach, o miłości, w kontraście z tym, co mówili faryzeusze. Zasady, przepisy, litera, dosłowna interpretacja, czepianie się szczegółów, powierzchowność i tak dalej. Jezus, zobaczcie, jaką konstrukcję zastosował. Słyszeliście, iż powiedziano. I nie mówi tutaj, słyszeliście, czy wiecie, że jest napisane, bo taka nie była prawda. Odwołuje się do tego, jak oni byli nauczani przez faryzeuszy. A potem mówi, a ja wam powiadam. Ja wam powiadam. Ja przywracam ten oryginalny sens i znaczenie Bożemu prawu. Ja to robię. On miał do tego prawo. Dlaczego? Bo był Bogiem. On miał do tego prawo, bo on był prawodawcą. Tak naprawdę to Jezus dał prawo Mojżeszowi. Więc on był tym, który ustanowił to prawo, mógł go więc interpretować. Wyobraźcie sobie to tak, jakby Jezus mówił do słuchaczy: słuchajcie, przyszedłem ustanowić zupełnie nowe królestwo. Królestwo niebios. Absolutnie różne od tego, które wy znacie, w którym wytkwicie. I słuchajcie, ludzie, którzy będą żyć w tym królestwie, ludzie, którzy będą obywatelami tego królestwa, będą zupełnie, zupełnie inni.
Będą całkowicie inny mieć mentalność. Będą mieć całkowicie inne priorytety. Będą całkowicie inny sposób życia tego praktycznego. Jezus mówi i właśnie, dam wam kilka, sześć przykładów, abyście zobaczyli, jak to wygląda. Abyście przyjrzeli się, jak ich życie wygląda, w jaki sposób się zachowują i reagują. Moi drodzy, to właśnie mówi Jezus. Jezus jakby chce podkreślić, że w Jego Królestwie zależy Mu na tym, aby ludzie odzwierciedlali Jego charakter, Jego serce, aby mieć serce Jezusa, by całym sercem kochać Boga i ludzi, a nie kwestia zasad. A faryzeusze właśnie to podkreślali. Jeśli nie cudzołożyłeś fizycznie, jesteś okej. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, jeżeli tych sześć zasad, przepraszam, tych sześć ilustracji weźmiemy i zamienimy je w prawo, zaprzeczymy w ogóle całemu znaczeniu i motywom Pana Jezusa. Wiecie, Jezus przyszedł, aby dać im wolność. Nam też. Ale wiecie, Jezus przyszedł i patrzył może tam z góry, gdzie głosił to kazanie i widział ludzi, którzy są umęczeni niewolą słowa. Którzy są umęczeni niewolą przepisów, prawa. A Jezus chciał, aby oni funkcjonowali we wolności. Aby mieli wolność, miłość, a nie setki zasad, które mieli przestrzegać. Moi drodzy, wszystko, co... Może tak to powiem, że wszystko, co robię dlatego, bo muszę robić, to są zasady. To jest tak, jak na niedawnym kazaniu mówiłem, to jest ta studnia religijności. Ale wszystko to, co robię, bo kocham, to jest wolność. To jest wolność, to jest źródło. Prosty przykład. Jeżeli postanowiłeś sobie, sam dla siebie, że co w każdym tygodniu będziesz miał dwa dni postu i modlitwy. I teraz robisz to, pilnujesz siebie. Pilnujesz się, bo postanowiłeś. Bo takie było twoje postanowienie. Kiedy ci się uda, jesteś szczęśliwy. Kiedy coś nie wyjdzie, czujesz się fatalnie. To powiem ci, siedzisz przy studni religii. Ale jeżeli robisz to samo, z radością, z wolnością, to jesteś w głębi. Zobaczcie, ta sama czynność, a może być zupełnie poprzez motywy, zupełnie przez Boga inaczej odbierana. Obrazy od 1 do 4 zostały już omówione. To kilka wykładów, jeśli się nie mylę, to chyba 5 czy 6 wykładów poświęcone na te obrazy. Też usługi w niedzielę były. Więc pomijam już to, idziemy dalej. Przechodzimy do dwóch kolejnych obrazów. A więc otwieramy. 38 werset i kolejny. Słyszeliście, że powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, abyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Moi drodzy, jest to, chociaż krótko to brzmiało, ile, nie wiem, paręnaście sekund trwało przeczytanie tego fragmentu. Ale żeby się temu dobrze przyjrzeć, to myślę, że, nie wiem, jeszcze nie wiem na pewno, ale myślę, że chyba z dwóch wtorków nam braknie, aby dobrze się temu przyjrzeć. Taki rys tego, w którym kierunku będziemy zmierzać, już narysowałem na którejś z niedawnych niedzielnych usług. Nie wiem, czy pamiętacie to kazanie pod tytułem Zrób więcej niż trzeba. To było w oparciu o te fragmenty. I to był taki mega skrót, taki jakby zarys kierunku, w którym chcemy iść. A teraz będziemy wchodzić w szczegóły. Nagłówek tutaj jest zemsta. Nagłówek tego fragmentu. Moi drodzy, myślę, że takie jedno zdanie, które wydaje się nam najbardziej oczywiste, można by było zastąpić po prostu nie mścijcie się. To jest taki ogólny wydźwięk tego. Zresztą zgodne ze słowem Rzymian 12:19, najmilsi nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Moi drodzy, więc jest przekaz, nie mści się, powstrzymaj się od zemsty. Ale to za mało. Kiedy
człowiek ma chęć, zemsta to takie jest ciężkie słowo trochę, nie? Ale słuchajcie, to tak po prostu, takiego jakiegokolwiek odwetu, nawet na małą skalę. Kiedy człowiek ma skłonność czy chęć, żeby nastąpił ten odwet czy zemsta? No, śpicie? Podpowiedzcie mi coś, tak smutno tam jest z tej strony. Oczywiście, jak został skrzywdzony. Naturalne. Jak został skrzywdzony, zraniony, to automatycznie następuje chęć odwetu, chęć zemsty. A Jezus mówi, nie wolno. No dobrze, no ale jak? Pilnować się, żeby przez usta coś nie wyszło? Pilnować się tak bardzo mocno, żeby nie zrobić czegoś? Nie wyjdzie. Nie ma szans. Na chwilę może, ale na długo nie. Jest jeden, jedyny sposób pozbyć się chęci zemsty i odwetu. Wiecie jaki? Wiecie. Głośno. Przebaczyć. Jedyny sposób pozbyć się, to jest po prostu przebaczyć. Moi drodzy, i w jaki sposób przebaczać? Co Jezus rozumie przez przebaczenie? Jak Jezus definiuje przebaczenie? Przebaczenie z serca. O tym będziemy mówić następnymi razy. Wiecie, bo ja zauważam wielokrotnie to, że ludzie nie do końca mają ten sam obraz. Nie rozumieją tego samego, mówiąc, że przebaczają z tego, co Jezus rozumie. A my musimy stawiać sobie lustro Bożego Słowa i rozumieć, co znaczy przebaczyć z serca. Ale to będą w kolejnych. Natomiast dzisiaj chciałbym, zanim pójdziemy dalej, zanim będziemy mówić o zemście, zanim będziemy mówić o oko za oko, bardzo ciekawe jest słowo, nie sprzeciwiajcie się złemu. Przecież to coś tu nie pasuje w tym. Ale to następnymi razy. Ale dzisiaj chciałbym jednak, mimo wszystko, zatrzymać się chwilkę na kwestii przebaczenia. Ktoś powie, była już. No, możliwe, wiem. Myślę, że niewiele się powtórzę w tym, co chcę powiedzieć, bo myślę to w inne wątki ubrać. Ale Jezus mówił wcześniej o przebaczeniu. Wiecie, my, bo mamy długą przerwę. Ten cykl, choćby wtorkowy, choćby nawet nie był przerwany dłuższą przerwą, to i tak gubimy może to. Wiecie, w nauczaniu Jezusa nie wiem, ile było wcześniej mowa o przebaczeniu. Może 10 minut. Wcześniej Jezus mówił o przebaczeniu, a teraz mówi o zemście. Więc, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy jednak na chwilkę zatrzymali się na kwestii przebaczenia. O co chodzi w tym przebaczeniu? Albo może bardziej precyzyjnie, dlaczego mam przebaczać? Ważne pytanie, chcę na niego dzisiaj odpowiedzieć. Dlaczego mam przebaczać? Moi drodzy, powiem wam tak, że jeśli chodzi o życie chrześcijan, ogólnie ja mówię, nie tylko o naszą denominację, w ogóle o życie chrześcijan. Wiecie, to nie tak bardzo zagraża nam, nie wiem, problem okultyzmu, czy jakiejś niemoralności, czy popłynienia w jakieś sekty, czy cokolwiek takiego. To są bardziej spardyczne i jednostkowe sprawy. Ale kwestia problemów z relacjami, kwestia nieprzebaczenia jest powszechna. Jest bardzo powszechna. I to od lat, zawsze. Więc dlatego Jezus kładzie w wielu punktach na to wielki nacisk. Zresztą potem autorzy listów również. Kochani, zanim przejdę do szczegółów, jeszcze jedna uwaga. Kiedy mówimy o nieprzebaczeniu, musimy rozumieć, jak szerokie to jest. Bo wiecie, może niektórzy z was myślą tylko o takich skrajnych przypadkach, gdzie już dochodzi do emocji takich największych, jak, nie wiem, nienawiść. To oczywiście też. Ale zrozumcie, że chodzi tutaj o całe spektrum. Wiecie, od takich nawet drobnych spraw jak niechęć wobec kogoś, aż po nienawiść. O taki coś, jak ktoś może kogoś po prostu nie lubi, aż do skrajnej sytuacji, kiedy zrywa relacje całkowicie. Wiecie, że to jest to samo? Jezus jest naprawdę radykalny. Dla Niego to jest to samo, bo On patrzy na serce, bo ten problem już tam jest. Może w mikroskali, ale jest. Jezus na niego patrzy tak samo. Jezus, kiedy wcześniej mówił, co mówił? Że powiedzieć komuś głupcze, a zabić go fizycznie, to jest to samo. Dla Boga to jest to samo. Więc kiedy będziemy teraz mówić o nieprzebaczeniu, patrzmy na to tak szeroko.
od tej mikroskali jakiejś niechęci, jakiegoś nielubienia kogoś, aż po skalę tą najgorszą, największą. Moi drodzy, przez chwilkę wyobraźmy sobie coś. Oderwijmy się od słuchania i wyobraźmy sobie, że ktoś cię rani. I właśnie, albo malutko, albo bardzo poważnie. Myślę, że teraz wasza wyobraźnia kręci się. Myślę, że niektórzy nie muszą sobie nic wyobrażać, bo mają fakty jakieś przed oczyma. Jakieś konkretne doświadczenia, konkretne osoby. I teraz moje pytanie jest takie, dlaczego miałbym mu przebaczyć? Dlaczego miałbym mu przebaczyć? Kilka myśli. Po pierwsze, bo to jest rozkaz. Masz mu przebaczyć, bo to jest rozkaz. To jest nakaz Jezusa. I w zasadzie wystarczyłoby. Mógłbym siąść. I to by nam powinno było już wystarczyć. Bo jeśli chcemy poważnie traktować Boga i Jego Słowo, to po prostu nam to powinno by wystarczyć. Kochani, Biblia mówi wyraźnie, że jeżeli Jego Słowa nie słuchamy, to Go nie miłujemy. A więc po pierwsze jest to rozkaz Pana Jezusa. Jezus mówi przebaczajcie, to jest Łukasz 6,37, przebaczajcie, a dostąpicie przebaczenia. No i ten słynne miejsce z Ewangelii Mateusza 6,12, czyli modlitwa pańska. Przeczytam ją z nowszego tłumaczenia PSZ, czyli parafraza słowa życia brzmi tak. Przebacz nam nasze grzechy, tak jak my przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili. Przebacz nam nasze grzechy, tak jak my przebaczamy tym, którzy wobec nas zawinili, autentycznie zawinili. Zrobili nam naprawdę krzywdę. Posłuchajmy, o co się modlimy. Odwróćmy to. Jeśli w moim sercu jest nieprzebaczenie, jeśli komuś, kto wobec mnie zawinił, nie umiem z serca naprawdę wybaczyć, to wiecie, jak brzmi moja modlitwa? Jak Bóg ją słyszy? Boże, nie przebacz mi moich grzechów, bo ja nie przebaczam. Straszne, nie? Ale taka jest prawda. Tak to brzmi. Moi drodzy, musimy być świadomi tego, że czy to rozumiemy, czy nie, czy czynimy to świadomie lub nieświadomie, ale w ten sposób, jeśli nie przebaczamy, to odcinamy się od łaski. To odcinamy się, czy blokujemy Bożą obecność dla siebie. Blokujemy Bożą obfitość, blokujemy Boże przebaczenie, blokujemy Boże błogosławieństwo, Boże odpowiedzi dla nas. I to działa. Czy w to wierzymy, czy nie wierzymy, nieważne. To jest Boże prawo. Bóg to ustanowił. I czy modlisz się tą modlitwą, czy ze strachu się nie modlisz tą modlitwą, nie ma znaczenia. To i tak działa. Kiedyś Piotr pyta, ile razy ma przebaczać. Czy aż 7, co usłyszał? 70? Albo niektórzy to mnożą, wychodzi 490. No i co? Jezus mówi tutaj innym słowem co? Idź do sklepu, kup gruby zeszyt, na każdej kartce zapisz sobie kogoś innego i odhaczaj. Jak się będzie zbliżał do 70, to wow. Nareszcie nie będę musiał mu przebaczyć, tak? O to tu chodzi? No absolutnie nie. Jezus mówi, zawsze musisz przebaczać. Nie masz żadnego usprawiedliwienia na to, żeby nie przebaczyć. Jezus chce, abyśmy jako Jego dzieci odzwierciedlali Jego charakter, Jego naturę. A jak ona jest? Izajasz 55,7. Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Nie liczy tego. I takimi my również mamy być. Mateusza 18 rozdział, tam gdzie jest przypowieść o słudze, ale to może za sekundkę. Moi drodzy, kończąc tą myśl, kiedy Jezus wyraźnie nam mówi, że jeśli my nie przebaczymy, to blokujemy Jego błogosławieństwo dla siebie, Bożą łaskę, Boże przebaczenie dla siebie. Ale ktoś może pomyśli, no ale jak to? No ja tam mam sobie kogoś z kimś na pieńku, a jest dobrze. Przecież modlę się, Bóg wysłuchuje moje modlitwy, mam społeczność z Jezusem, to w czym problem? To jest strasznie niebezpieczny stan.
Uwierzcie mi, to jest strasznie niebezpieczny stan. Przypomnijcie sobie Salomona, jak miał jawny grzech. Pojął córkę Faraona za żonę. Nie wolno mu tego było zrobić. A Bóg z nim rozmawia. Bóg mu się objawia w snach. Bóg wysłuchuje jego modlitw. Bóg mu błogosławi. Bóg jest z nim, a tam tkwi grzech. Ale do czego to doprowadziło? Do totalnego odstępstwa. Do totalnego upadku. Więc to, że Bóg nas wysłuchuje, że Bóg z nami ma relacje, a my sobie coś tam hołdujemy, to nie cieszmy się z tego. To jest bardzo niebezpieczny stan. Kiedy nam Jezus mówi, kiedy Biblia nas ostrzega, to zróbmy z tym porządek, póki czas. Więc pierwszy powód, dlaczego mamy przebaczyć, bo to jest nakaz. Drugi powód. Zabrzmi mocno, więc trzymajcie się krzeseł. Przez nieprzebaczenie otwieramy drzwi na działanie diabła. I teraz Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Nie będziemy tego czytać, ale wzmiankujemy. To możecie to mieć otwarte, jeśli chcecie. Tam jest ta znana przypowieść o tym złym słudze, który miał jakiś gigantyczny dług wobec pana, króla. To był dług jakiś w ogóle niewyobrażalny, jakiś absurdalny. To nie jest w ogóle możliwe. Brakuje wyobraźni, żeby to sobie jakoś wyobrazić. No i też miał swojego dłużnika, współbrata, no, który miał jakiś tam niewielki dług. Rozumiemy, że tą pierwszą sytuację z tym gigantycznym długiem odnosi się do naszego długu wobec Boga. Odnosi się do naszych grzechów, które jedynie Bóg może nam przebaczyć, usunąć przez łaskę, przez krzyż. Nie ma innej rady. I tak tu się stało. Ten człowiek przyszedł, prosił i Pan mu dał. Więc jeśli może ktoś na tej sali lub słuchający przez internet jeszcze żyje w tym stanie, obciążony grzechami, jeszcze nie pokutowałeś, to na co czekasz? Trzeba po prostu przyjść i zawołać. Panie, przebacz. I wtedy cały ten dług zostanie ci przebaczony, darowany i będziesz wolny. A więc ten pierwszy dług gigantyczny rozumiemy. Relacja nas i Boga. Ten drugi, mniejszy dług, zdecydowanie, wiecie, to jest tak, że jeżeli porównujemy te dwie wartości, one są nie do porównania. Porównując ich, ten drugi dług jest po prostu mikro, nieistotny. Ale wiecie co, jeżeli popatrzeć na niego tak po prostu, tylko na niego, to on nie był wcale mały. Jezus celowo używa takich liczb, żeby też pokazać, że to wcale nie był mały problem dla tego człowieka. Wiecie, kiedy to przeliczyłem sobie, tam jest 100 dniówek, licząc potem 21 dni, tak chyba jest miesiąc pracy, 21 dni, no to nam wychodzi mniej więcej, zaokrąglam, gdzieś prawie 4 miesiące pracy. Ja nie wiem, jaką tu stawkę przyjąć średnią, no ale choćbym przyjął taką, no, w miarę bezpieczną, te 3 tysiące, no to się nam robi ile? 12 tysięcy. To jest mało? No nie wiem, jakby mi ktoś był dłużny 12 tysięcy, no to nie byłoby mi to obojętne. To nie jest mało. Więc zrozummy te dwie proporcje, że w stosunku do długu tego względem Boga to jest nic. Ale już mówiąc bezpośrednio między ludźmi, to nie jest mało. I Jezus tutaj mówi o tym, że nawet coś, co wcale nie musi być małe, coś, co jest trudne, tak samo musi podlegać przebaczeniu. Ale okej, sytuacja jest jaka? Ten człowiek dusi swojego dłużnika, wzywa go król i co? Ląduje z powrotem we więzieniu. I coś więcej. Został oddany w ręce katów. I rozgniewał się Pan jego, to jest 34 werset, i wydał go katom, żeby oddał cały dług. Ale szokujący jest werset następny, 35. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swojemu bratu. Cóż to ma znaczyć? Jak to? Bóg pełen miłości oddaje nas w ręce katów? No a tak jest napisane. Wiecie, to nie chodzi o to, że Bóg pełen miłości robi nam coś złego. Nie, bo On mówi, co mamy zrobić. Mówi nam, przebacz. A jeśli my wybieramy inną drogę, to sami się tam pchamy. A Bóg tylko na to zezwala. Moi drodzy, interpretuję ten werset w ten sposób, że Bóg pozwala, zezwala na to, żeby dobrał się do nas kat
diabeł. Nie posyła go na nas, ale po prostu zezwala. My tam sami wchodzimy. Moi drodzy, nie wiem, czy może znacie takie sytuacje albo takich ludzi. To czasem gdzieś tam może być zauważalne, jak człowiek, który był naprawdę gorliwy, aż miło było patrzeć na niego. Nagle coś marnieje. Gdzieś to życie duchowe z niego coś przecieka. Coś staje się taki jakiś apatyczny. Ta pasja, ten ogień z niego gdzieś ulatuje. Zawsze był wszędzie, a teraz coraz mniej. Już go nie ma na grupkach domowych, już na wtorkowych tak coraz rzadziej. Na niedzielnych już coraz rzadziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż gdzieś zniknie. Moi drodzy, tak to bywa. Tak to bywa właśnie, że życie duchowe ucieka właśnie z powodu chowania jakiejś tam urazy. Wiecie, na czym polega straszny paradoks? Jeżeli ktoś jest zraniony, jeżeli ktoś jest dotknięty przez jakąś osobę, to naturalnie jest, że nie chce z nim mieć nic wspólnego. Tak mówię po ludzku, nie mówię tutaj o Biblii. Tak jest odruch, nie chce mieć z nim relacji. Odsuwa w ogóle myśl o spotkaniu z nim, jak najdalej z nim. A wiecie, na czym polega największy paradoks? Że jest z nim 24 na dobę. Z nim się kładzie, z nim śpi, z nim wstaje, z nim śniadanie je w myślach. Non-stop z nim jest, cały czas. I go męczy. I to jest to w naszej psychice, w naszych myślach, to katowanie, to ciągłe dręczenie. Niby jak najdalej, a tak naprawdę masz go na plecach. I ciągle ci tam daje. Moi drodzy, jesteśmy w tym momencie po prostu w więzieniu. W więzieniu swoich myśli, w więzieniu swoich emocji. Ale dobra wiadomość jest taka, masz klucz. Masz klucz. Tym kluczem, który nazywa się przebaczenie, można wyjść. Można otworzyć te drzwi. Słuchajcie, co to jest przebaczenie? Czy przebaczyć to znaczy zapomnieć? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie da się. To się po prostu nie da. Możesz to zagłuszać jakoś, ale to jest niemożliwe. Słuchajcie, przebaczenie to jest to, że stajesz przed Bogiem. Uwaga, przed Bogiem, nie człowiekiem. I podejmujesz decyzję, przebaczam. Wiecie, to jest coś więcej. Stajesz przed Bogiem w komorze modlitwy, sam na sam z Nim i otwierasz swoje serce i wylewasz swój ból i mówisz Bogu dokładnie, co się dzieje, jakie masz emocje, jak jesteś wściekły na Niego, jak Cię to strasznie boli, jak sobie z tym nie potrafisz dać rady. Wylewasz to przed Nim, nazywasz to po imieniu. Mówisz imię tego, który Cię zranił. I podejmujesz decyzję, przebaczam. Ty przekręcasz klucz, a Bóg otwiera drzwi i wyciąga Cię stamtąd. I pozwala, by Twoje emocje były uzdrawione. Drodzy, posłuchajcie. Istota przebaczenia rozgrywa się między Tobą a Bogiem. Między mną a Bogiem. Nie między mną a człowiekiem. Zrozummy to. Wiecie, kiedy naprawdę doznam tego przebaczenia między mną a Bogiem, wcale nie muszę iść do tego kogoś, by go o tym informować. Ja w Biblii nie znajduję czegoś takiego. Już się burzycie, że pewnie jest. Dojdę. Że trzeba wyjść, nie dokończać składania ofiary i tak dalej. Dojdę do tego. Ale moi drodzy, wyobraźcie sobie taką scenkę. Kiedy ktoś, słuchając takiego kazania czy innego, czy czytając Boże Słowo i zagłębiając się, widzi, że przebaczenie jest konieczne i naprawdę szczerze chce to zrobić. Tylko myli kierunki. Zamiast do Boga iść, to idzie do tego człowieka. I przychodzi, spotykają się i mówi mu, przebaczam ci. A tamten mówi, no dobrze, ale co? No jak to co? No to wszystko, co mi zrobiłeś, ci przebaczam. No dobrze, ale konkretnie, co ci zrobiłem? No i następuje wyliczanka. Wyliczasz mu, to zrobiłeś, to. On za moment przerwa, ale moment. Co ty mówisz? Przecież to było dokładnie odwrotnie. I rozumiecie? Zaczyna się. Macie po takiej rozmowie dużo więcej kłopotów niż przed.
Istota przebaczenia rozgrywa się między mną a Bogiem. Moi drodzy, to, co wzmiankowałem przed chwilką. Sytuacja zupełnie odwrotna. Kiedy ty kogoś zraniłeś, to wtedy idź i z nim to załatw. Ale to jest zupełnie inna sytuacja. Kiedy ty jesteś zraniony, to nie musisz do nikogo iść, tylko do Boga i tam to rozwiążesz. Ale kiedy ty zraniłeś, kiedy nawet nie musisz być tego pewien, tylko ci się wydaje, że chyba coś jest nie tak. Mój brat, moja siostra jakoś inaczej reagują wobec mnie. Coś tu wisi w powietrzu. Czy ja przypadkiem go nie zraniłem? To jest moment, że powinieneś nawet z nabożeństwa wyjść. Tak mówi Boże Słowo. I załatwić tę sprawę. To jest tak pilne. Słuchajcie, jeszcze raz, aby to było dobrze zrozumiane. Nie mylmy dwóch różnych sytuacji. Pozycja czy sytuacja numer jeden to jest ta. Jesteś zraniony, czujesz ból, czujesz straszne emocje. Boży rozkaz w tym momencie dla ciebie jest przebacz. Lub przebaczaj. Bo czasem jest tak, że konflikt czy ktoś, kto cię rani, ciągle rani. Ciągle rani. I ty masz przebaczać cały czas. A sytuacja druga, więc nie mylmy tych dwóch, druga sytuacja to jest ty zraniłeś. I wiesz o tym albo tylko podejrzujesz, że tak się stało. To wtedy ty ruszaj i idź. Boże rozkaz jest idź. Ale widzicie, jeśli jesteś w sytuacji numer jeden, jeśli jesteś w sytuacji tego naprawdę zranionego, to co? To tamten powinien do ciebie przyjść, nie? No powinien. Powinien. Ale powiem tak, nie czekaj, aż ten ktoś do ciebie przyjdzie. Bo możesz się nie doczekać. I to cię w ogóle nie usprawiedliwia. Jeśli jesteś zraniony, to wcale nie czekaj na tego, aby ten, kto cię zranił, przyszedł cię przeprosić. Wiecie co? Bo z różnych powodów może nie przyjść. Po prostu może nie przyjść do ciebie, by cię przeprosić, bo jest nieposłuszny Bożemu Słowu. Może tak być. Może? Może. Po prostu się zaciął, zna Boże Słowo, ale nie zrobi tego. Ale to cię nie zwalnia od przebaczenia. A może on nawet nie wie, że cię zranił. To jak ma przyjść, jeżeli nie wie? A wiecie, a może być sytuacja taka, że on cię naprawdę nie zranił, tylko to jest w twojej wyobraźni. I tak jest, bo czasem życie jest tak skomplikowane i tak dziwne, że po prostu coś, jakieś rzeczy mogą być tak poukładane, że jesteś praktycznie przekonany, że ktoś cię zranił, a nic takiego się nie wydarzyło. Więc jak on ma przyjść? Jakkolwiek jest, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, twoim obowiązkiem, moim obowiązkiem jest przebacz lub przebaczaj. A tamtym, który nie przychodzi, to się Bóg zajmie. Tego zostaw, tego błogosław. To już jest Boża sprawa. Moi drodzy, przebaczając, wychodzisz z więzienia. Ty, nie tamten. Przebaczając, to ty wychodzisz z więzienia, a nie przebaczając, to ty w nim siedzisz. Moi drodzy, zrozummy jedno, że twoje lub moje przebaczenie czy nieprzebaczanie nie ma wpływu na drugą osobę, na tego, kto cię zranił. Ja wiem, są czy były takie nauczania, że ma wpływ, ale ja się z tym nie mogę zgodzić. Bo wiecie, kiedy przez to, że ktoś mi nie wybaczy, że ja siedzę w więzieniu, to coś tu nie gra. Przecież wtedy moje życie duchowe zależne byłoby od postawy innych, na które ja nie mam wpływu. A tak nie jest. Moje życie duchowe jest w moich rękach. Jeżeli ja przebaczę, to wychodzę z więzienia. Jeśli nie przebaczę, to w nim siedzę. A tamten tak samo. Moi drodzy, czasem kłopotem tu jest ten znany werset z Ewangelii Jana 20-23. On tutaj trochę miesza nam w tym, jeżeli go tak tylko powierzchownie nie rozumiemy. Brzmi on tak. Grzechy tych, którym je przebaczycie, są im przebaczone. A tym, których je zatrzymacie, są zatrzymane. No, tak wprost można byłoby pomyśleć, że rzeczywiście, jeżeli komuś nie przebaczę, to jego grzechy są zatrzymane, są zablokowane. Więc ten ktoś przez moje nieprzebaczenie w więzieniu jest. Ale to nie tak jest. Popatrzmy na kontekst tego, nie mam czasu tego teraz omawiać,
Ale tam kontekst jest zupełnie inny. Uczniowie siedzą zamknięci, wystraszeni po ukrzyżowaniu, po zmartwychwstaniu. Do nich przychodzi Jezus. Już tam pomijam te wszystkie wcześniejsze słowa, ale Jezus przychodzi i co im mówi? Posyłam was. Tak jak ja zostałem posłany, posyłam was. Posyłam was, byście szli z Ewangelią. Posyłam was, byście szli zwiastować upamiętanie, byście szli zwiastować krzyż, byście szli zwiastować to, że ludzie są w grzechu. A potem tchnął na nich ducha. To jest jakby zapowiedź czy obraz chrztu w Duchu Świętym. I moi drodzy, to należy w ten sposób interpretować. To tak by należało zrozumieć, że tym, którym będziecie zwiastować Ewangelię, do których pójdziecie, którym powiecie o ich grzechu, a oni będą pokutować, to ich grzechy będą przebaczone. A do których nie pójdziecie, do których nie dotrzecie, to tak jakbyście im zatrzymywali dostęp do przebaczenia. I ten werset należy tak traktować. Natomiast nie można myśleć, że czyjeś nieprzebaczenie ma wpływ na moje przebywanie dalej we więzieniu. A więc, moi drodzy, raz jeszcze, bo chcę iść do przodu. Ta sytuacja numer jeden, to ja jestem zraniony. Sytuacja numer dwa, ja ranię. Ale jest jeszcze jedna. Trzecia. Otwarty konflikt, który jest tu i teraz. Znaczy, no nie tu, ale no, rozumiecie, na bieżąco. Co wtedy? Jest po prostu konflikt. Czy to w małżeństwach, czy w rodzinach, czy między przyjaciółmi, czy jakkolwiek. I wiecie, najgorzej jest tak, że każdy ma rację. Każdy czuje się zraniony, nigdy nie czuje się tym, który rani. No więc co? Kto teraz ma wyciągnąć rękę? Kto ma powiedzieć, przepraszam? Kto ma powiedzieć, zakończmy to? No, każdy uważa, że on nie. No bo przecież on ma rację. Gdyby nie uważał tak, to by nie było problemu. Moja odpowiedź jest banalnie prosta. Uczyń to ty. Po prostu. Ty, który tego słuchasz. Nie czekaj na innego, bo możesz się nie doczekać. A Bóg będzie was z tego rozliczał. Moi drodzy, Bóg daje do tego siłę. I nie czekajmy na jakieś wielkie objawienia. Okej. I trzeci powód. Pierwszy powód, dlaczego mamy przebaczać, to było Boży rozkaz. Drugi powód to było to, że jeśli nie przebaczymy, to dopuszczamy kata, diabła na swoje plecy, żeby nas cały czas wspomnieniami gnębił. A trzeci powód, bardzo prosty, zresztą troszkę pokrewny z tym poprzednim. Przebaczaj dla swojego dobra. Dla swojego dobra. I dam dwa przykłady. Może jeden przykład, drugi jakiś tam obraz. Przykład taki, z wyższej półki, żeby mocniej zabrzmiał. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy w małżeństwie dochodzi do problemów, do psucia relacji i w końcu ten mąż zaczyna żonę zdradzać. Wychodzi to na jaw. Żona dowiaduje się, że jest zdradzana. I ten mąż zebrał się i pojechał sobie gdzieś z tą nową panią. Chyba rozumiemy, jak straszne emocje, jak straszny ból, jakie odrzucenie, jaki wstyd, jakie poniżenie, jak strasznie się czuje ta osoba. A wiecie co? Nieraz słyszałem takie zdanie ze strony żony. Nie jestem jeszcze gotowa, by przebaczyć. Po ludzku racja. Po ludzku można to zrozumieć. Ale wiecie co? Tak naprawdę to ona w tym momencie blokuje dostęp Bożej łaski, miłości do siebie. Zaprasza diabła, żeby ją torturował. A tak naprawdę jaki jest efekt? Kto tu cierpi? Ona czy on? Czy on może być na lazurowym wybrzeżu z tą nową panią? I żyć pełnią życia i cieszyć się. I nie mieć w ogóle żadnych wspomnień. A ona? A ona cierpi. A ona strasznie cierpi. Jeśli nie przebaczy. Jakże błędne, jakże głupie, choć usprawiedliwione może ludzkimi emocjami jest to zdanie. Nie jestem gotowa, by przebaczyć.
pewien obraz. Wyobraźmy sobie, że przy jakiejś tam zabawie dzieciaki strzelają tam z jakichś zabawkowych łuków. Jesteś przy nich, pilnujesz, mówisz, gdzie jest cel, zasady, co wolno, co nie wolno. I jeden jakiś łobuz nie słuchał i strzelił tak, że strzała prosto w twoje ramię. Wbiła się boleśnie. I tkwi tam w tym ramieniu. I każdy twój ruch powoduje, że ona tam poszerza tą ranę. Jaki jest sposób, by ten ból mógł zostać, no, by mógł ustąpić ten ból? Podpowiedzcie mi. Co trzeba zrobić? No oczywiście. Wyjąć tą strzałę. Ale wyobraźcie sobie tego kogoś, który tego nie robi. Tylko się wścieka i krzyczy po tym dziecku. I znęca się nad nim. I wrzeszczy, tak żeby wszyscy słyszeli dookoła. A strzała tam jest. Komu on robi krzywdę tak naprawdę? Kogo to boli? Słuchajcie, tak jest i z nieprzebaczeniem. Wiecie, jeżeli jest nieprzebaczenie, to strzała, jeżeli ja nie umiem przebaczyć, to strzała tkwi w moim ramieniu. To ja jestem we więzieniu. To mnie diabeł okłada. Wiecie, wielu myśli w taki dziwny sposób, że jak będą tego swojego kogoś, kto ich zranił, jak go będą unikać, jak będą ostentacyjnie wobec niego się zachowywać, w ten sposób, że będą, nie wiem, unikać rozmowy z nim, unikać wzroku jego, będą ostentacyjnie zachowywać się, żeby on to widział, że ja jestem na niego zły, to myślą, że mu robią krzywdę. A tak naprawdę to oni cierpią. Strzała jest niewyjęta. I każdy ruch powoduje to, że ta rana jest coraz większa. Więc trzeba ją wyrwać. Więc trzeba przebaczyć. Jak powiedziałem, czy to dotyczy drobnych spraw, czy strasznych spraw. Wszystko jedno. To jest Boże polecenie. Bóg wie, co mówi. Nie ma innej drogi na uleczenie własnego serca. A to powoduje potem możliwość uzdrowienia w ogóle relacji. Z tym jest troszkę większy problem, bo niekoniecznie te relacje muszą być uzdrowione, bo to zależy już potem od tej drugiej strony również. Ale twoje serce jest wolne. Ale ty jesteś na wolności, jeśli przebaczyłeś. Moi drodzy, jeszcze jedna myśl, ostatnia już. Kochani, jeśli mamy z tym problem, jeśli Duch Święty ci podpowiada teraz jakąś sytuację, kogokolwiek, do kogo masz może prostą niechęć, a może wielką złość. Może drobna, może gruba sprawa. To Bóg chce ci dziś powiedzieć, nie uciekaj od tego. Załatw to. Nie udawaj, że to samo przejdzie. Nie myśl, że to gdzieś tam zapomnisz o tym. Załatw to. Załatw to między tobą a Bogiem. Wiecie, kiedyś słyszałem, nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem kiedyś taki obraz, że kobiety, chyba jeśli dobrze pamiętam, w Indiach, może w Chinach, ale chyba w Indiach, imbir używają bardzo, bardzo szeroko do swoich potraw. I kiedy mają za dużo tego imbiru, nie mają lodówek, to go po prostu zakopują. I ciekawa rzecz jest, że jak imbir, tak przynajmniej słyszałem, jest zakopany gdzieś tam w ich klimacie głębiej, to można go przechować długo i nie rośnie, jest jak w lodówce. Ale wiecie co? Tam nie ma zmywarek, nie ma zmywaków, robi się to gdzieś tam, mówię o wioskach oczywiście, biednych, robi się to w jakimś tam miskach. Jeżeli kobieta zapomniała, gdzie to tam rośnie, i chluśnie na to wiadro czy miskę wody, to na następny dzień już tam jest zielono od imbiru. Wiecie, co chcę przez to powiedzieć? Mogłeś zakopać swój ból. Mogłeś zakopać swój ból, ale nigdy nie wiesz, jaka sytuacja przyjdzie, kto ci tam chluśnie i to wyskoczy od nowa. I zacznie rość niepohamowaną siłą. A więc, moi drodzy, uważajmy na to, aby niczego nie hołdować,
aby nie pozwolić sobie na to, że jakiś element nieprzebaczenia nas rośnie. Moi drodzy, jeśli naprawdę każdy z nas, kogo to może dotyczyć, czy słuchaczy przez internet, jeśli naprawdę przebaczymy, to automatycznie rozwiązujemy chęć zemsty, o której była mowa w tym wersecie, do którego będziemy wracać za tydzień. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.